Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Bionic Commando. Moi drodzy, to jest chyba przedostatni odcinek, coś mi się tak wydaje. I zobaczcie, że go zaczynamy z hukiem. Już na dzień dobry mamy tutaj starcie z naszym Bionikiem. Powiem szczerze, że on dosyć jest mocny, dlatego że on to wszystko odpyka, co do niego rzucę. Więc może okazać się naprawdę ciężka misja. Ale zobaczcie, że on tutaj granatnik. Więc mam nadzieję, że on mi troszeczkę przynajmniej pomoże. On mi naprawdę nie chce dać spokoju. Wow. Mamy granatnik, więc może on nam troszeczkę pomoże. Dobra, po nim, świetnie. Ojojojoj. Wiecie co, może wezmę sobie po prostu jakąś... Wow. No nie, jeszcze nie trafiłem. Ale on nas tak odrzucił, że my możemy zaraz w każdej chwili na te promieniowanie polecieć, które nas zgładzi z tej powierzchni ziemi. Tak nie trafię. On zaraz na pewno skoczy do mnie. O nie. Wow. Wow. Co za misja. Boże. Co za misja, masakra. Ci do nas nawalają, tamci. Jeszcze nawet nie dorzuciłem chyba. Jak się od tego schować? Czekajcie, może na życie. Tak fajnie by go tego najpierw było zabić. Tutaj na górze mamy naprawdę sporo amunicji, więc fajnie by tutaj było jak najszybciej podskoczyć. Zobaczcie na górę, ile tego tutaj jest. O właśnie. Nie wiem, czy to nam pomoże. Nie ginie, no nie. O, mamy shotguna. Też nie działa. Dobrze, dwóch ich nie ma. Dobrze, świetnie. Teraz zająć się trzeba tym robotem. Kamienie, kamienie. Gdzie są kamienie, moi drodzy? Może w niego porzucamy sobie troszeczkę. Znowu ktoś do mnie nawala. Granatnik, raczej granaty mam. Gdzie jest Bionik? Wow, siema. O, chwila, chwila, chwila. Powiem szczerze, że rzadko kiedy tutaj w tej grze tak misja się zaczynała w taki ciężki sposób. Ale okej, okay, dobrze. Ten już nie żyje. Bierzmy wszystko, co my tutaj mamy. O, granaty. Mamy wyrzutnię rakiet. Może tą wezmę, wiecie? A tak na razie się pobawimy z pistoletem. Dobra, tych to łatwo zabić. Okej. Okay. Tutaj bardzo możliwe, że się będziemy spodziewać tego samego. Zobaczcie, ile tutaj mamy znowu do wyboru broni. Może coś być znowu ciężkiego i coś z takiego słyszę nawet. Co my tu mamy? Wow. Może z tego się pobawmy na razie. Skąd? Dobrze, oberwał, świetnie. Tu jeszcze coś jest. Dlatego to akurat nie lubię. Shotguna weźmiemy. Aj, spadło mi się. Okej. Okay. Wiecie co, ja może sobie wezmę wyrzutnię rakiet jednak. Boję się, że możemy coś zaraz napotkać ciężkiego. O, mam, to jest wyrzutnia rakiet. Drzwi nam się otworzyły, więc chodźmy dalej za nimi. Ej. Ktoś tu mnie nie lubi. Dobra, po nim. Otwiera nam się skarbiec, zobaczcie sami. Jakiś. Albo granaty, granatnik wezmę, chyba lepiej. Niż wyrzutnie. Jakiś krótki film tutaj będziemy mieli.
Attention, Project Vulture activation sequence initiated. Launch is imminent. Repeat. Aktywacja projektu SEMP? You sure took your time. You're running out of friends. Wow. I have plenty of new ones. You are proving quite useful today, Spencer. Eat that! Ciekawie to wygląda, prawdę mówiąc. Zobaczcie, ile ich na nas idzie. Ohoho. You don't know the first thing about how your technology works. You talk like you know what it means to be one of us. I helped invent Bionic Spencer. All that time we wasted trying to make a machine like a human. We finally realized that the machine must be human. Co tak tutaj czytam, co oni gadają? Uwaga! A, świetnie! Granaty. Oj, oj. Weźmy może granatnik, bo zobaczcie, ile tutaj ich na nas idzie. A to jeszcze ta sama ciężka piechota. Oj, oj. Mi drodzy, chyba za blisko sobie strzeliłem pod nogi, do tego oni mnie dobili. No ale blisko nie ma, znaczy daleko nie trzeba dużo nadrabiać, więc spoko jest. Dobrze. Weźmy te wszystkie kubełki. Tu będziemy mieli znowu film. Ale zobaczcie, o co tutaj chodzi. Trochę to jest dziwne, ale z tego co widzę, mamy tutaj takie kółeczko do przejścia. Oni tutaj na nas idą właśnie. Więc tą całą drogę dookoła będziemy musieli przejść aż tam dojść. Aż tam, zobaczcie. No więc spacerek czuję będzie ładny. Dobrze, już w nas strzelają. Dobra, ich już nie ma. Zobaczcie, że tutaj też nie mogę skakać w ogóle, więc trzeba po prostu się przejść. Póki mam te granaty, się z nimi pobawię, bo widzę, że droga niedaleka jest do tego punktu. Więc nie będę strzelał, tylko będę po prostu rzucał te granaty w nich. Ale już jesteśmy praktycznie na miejscu. Coś czuję, że dzisiaj o krótki odcinek będzie. Dobra, mamy jakiś film, zobaczcie na to. Że ten nasz główny wróg, który ten doktorek, że tak powiem, on ma te światełko w tym swoim dziwnym sępie i on będzie chyba odlatywał teraz. Wiecie co, on ją chyba zabił. Nie ciekawie, szczerze mówiąc. Rzadko kiedy takie gry spotykam. Dobrze moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam już jutro po kolejny i ostatni odcinek. Zobaczcie jeszcze ten film do końca, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!